Witam Państwa serdecznie w poniedziałek 30 listopada ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o nowym modelu samochodu produkowanym w gliwickim Oplu, a także zwycięskich dla Piasta Derbach Śląska oraz muzycznym wieczorze w winnicy pod Gliwicami. Tomasz Czoik, zapraszam. Jutro w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko o 17:00 odbędzie się spotkanie integracyjne pod tytułem Różni, ale równi. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W programie imprezy koncert Moniki Kuszyńskiej, wystawa fotograficzna Bożeny Nitki oraz wystawa twórczości osób niepełnosprawnych. Wstęp wolny. W środę w naszym mieście odbędzie się kiermasz świąteczny. O 16:00 w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź będzie można zobaczyć spektakl Przygoda Krzysia w kosmosie i wziąć udział w warsztatach artystycznych dla dzieci i dorosłych. W Łabędach odbędzie się też kiermasz rękodzieła świątecznego. Nie zabraknie również świątecznej muzyki. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Z taśmy montażowej gliwickiego Opla zjechał Buick Cascada, srebrny kabriolet, który trafi do Stanów Zjednoczonych. To pierwszy model samochodu, który został wyprodukowany w Gliwicach z przeznaczeniem na rynek północnoamerykański. Zakład dotąd produkował kabriolety Cascada na rynki europejskie jako Opel i Vauxhall, a w lutym 2015 roku rozpoczął eksport Holdenów Cascada do Australii i Nowej Zelandii. Fabryka Opla w Gliwicach jest jednym z największych pracodawców w regionie. Obecnie zakład produkuje Cascadę i różne wersje Astry. We wrześniu w Gliwicach uruchomiono regularną produkcję zupełnie nowego Opla Astry w wersji hatchback, nagrodzonego prestiżową złotą kierownicą. W Gliwicach odbywa się wiele kulturalnych wydarzeń. Wśród nich są wielkie i znane, ale też te o mniejszym rozgłosie tworzone przez pasjonatów. Na jednym z takich wydarzeń był Michał Czaplicki, któremu z kamerą towarzyszył Przemek Morel. Przyszedł jakiś pomysł, żeby stworzyć tutaj w Gliwicach coś na wzór piwnicy pod baranami. Krakowskiej piwnicy pod baranami. Próbowałem na początku zaradzić swoich przyjaciół tym, no i udało się. No i jest coraz lepiej. Publiczność przychodzi na nasze spotkania i odbiera to bardzo pozytywnie. Jaką muzykę dzisiaj usłyszymy? Na pewno w dużej mierze poetycką muzykę, taką, w której słowo odgrywa dużą rolę, ale też będzie formacja troszeczkę mniej poetycka, a bardziej żartobliwa. Tomek Sawicki z zespołem, z którym ja kiedyś zresztą grałem też, w takim troszeczkę lżejszym repertuarze, bardziej do uśmiechu niż do refleksji. Znajdujemy się właśnie w tym oto magicznym miejscu. Co tutaj było kiedyś? Och, proszę pana, tutaj faktycznie tą magię, to żeśmy tutaj tak wyczarowali sobie. Powiem tak, że od II wojny światowej w tym miejscu to było gruzowisko. Zapomniany przez anioły, porzucony w środku drogi. Poprosiliśmy uczniów z zespołu szkół specjalnych ze swoimi wykładowcami, osobami, którzy są od warsztatów, i cegiełka po cegiełce zaczęło się, ale przed tym oczyszczaniem tych cegieł należało po prostu uporządkować, powywozić to, co niepotrzebne. I żeby tak pokazać ogrom tej pracy, to powiem, że 17 wywrotek gruzu stąd wywieźliśmy. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom oraz w internecie. Zapraszam na informacje sportowe oraz pogodę.
derby Górnego Śląska dla Piasta Gliwice. Podopieczni Radosława Latala pewnie ograli na własnym terenie Ruch Chorzów 3-0. Bramki dla niebiesko-czerwonych zdobyli Josip Barisic, Gerard Badia oraz defensor Ruchu Mateusz Cichocki za sprawą samobójczego trafienia. Po 17 kolejkach Piast z 40 punktami zajmuje pierwszą lokatę w rozgrywkach Ekstraklasy. Nad drugą Legią ma już 10 punktów przewagi. Zastanawiałem się, jak to będzie wszystko wyglądało, ponieważ to są derby i tak naprawdę nie możemy być pewni wyniku, ale byliśmy na pewno pewni tego, co chcemy zrobić na boisku i wyszliśmy skoncentrowani waleczni, jak w każdym meczu. Cieszy to podwójnie, że kibice przyszli nas dopingować po raz kolejny i udowadniamy im, że zasługujemy na tego lidera. Pierwsza bramka na sezon, bardzo ważna dla mnie. Było fenomenalnie, naprawdę, i duża ilość kibiców gości, ale jeszcze większa kibiców naszych, więc to cieszy przede wszystkim. Dzisiaj poważne derby na Śląsku i bardzo się z tego cieszymy, bo wynik jest naprawdę super. 3-0 wygrać z Ruchem, który uważam gra w niezłej formie. To jest duży sukces i bardzo się z tego cieszymy. Śląsk-Wrocław zbyt mocny dla GTK Gliwice. Podopieczni Stanisława Mazanka przegrali na własnym parkiecie 43-56. To już czwarta z rzędu porażka gliwiczan. Po 12 kolejkach GTK zajmuje w tabeli pierwszej ligi 14, czyli trzecią od końca lokatę. Jesteśmy gdzieś tam, że tak powiem, w dołku, mocnym dołku. Nie wiem, może jest tak, że już spadliśmy tak nisko, że teraz możemy się tylko odbić, ale naprawdę nad każdym elementem musimy popracować, musimy coś zmienić, bo zmiany w zespole były, wniosków żadnych nie wyciągamy, żadnych. My nie potrafimy skonstruować akcji w ataku, nie potrafimy ze sobą rozmawiać w akcjach dwójkowych. No to jest skandal i to jest dno. Panie trenerze, po tym spotkaniu plasujecie się na przedostatnim 15 miejscu w tabeli. Czy to oznacza dla Was głęboki kryzys i jak długo ten kryzys Pana zdaniem może jeszcze trwać? No kryzys jest. No. Musi być tutaj coś na pewno, kwestia trenera musi być tutaj podjęta, bo widzę, że ciężko jest już współpracować. Także myślę, że im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla zespołu, bo ten zespół potrzebuje jakiegoś nowego impulsu i tak to wygląda. Sugeruje Pan rezygnację ze stanowiska trenera? Ja generalnie nie jestem człowiekiem, który się poddaje, tylko tak jak mówię, dla dobra tego zespołu, ja tu jestem już dość długo, dla dobra tego zespołu ważne jest, żeby to zrobić, tą zmianę zrobić jak najszybciej, bo ta grupa ludzi musi dostać nowy impuls. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.